będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Miło mi Państwa powitać i zaprosić na nasze cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń kończącego się właśnie tygodnia. A gośćmi w tym wydaniu programu, warto zauważyć, w mijającym tygodniu są pani redaktor Katarzyna Orłowska-Popławska, zastępca redaktora naczelnego naszego dziennika. Witam, Cześć Boże. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, publicystka naszego dziennika i krytyk teatralny. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pan redaktor Filip Frąckowiak, publicysta i dyrektor Izby Pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Szczęść Boże. Witam. Wydarzenia tego tygodnia zdominowało zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. W środę, późnym wieczorem, Sejm przyjął 5 uchwał stwierdzających brak mocy prawnej uchwał z 8 października, na mocy których wybrano 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Część opozycji mówi, że to zamach na demokrację. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada: naprawiamy to, co koalicja PO i PSL popsuła w zeszłej kadencji. Wybór Romana Hausera, Andrzeja Jakubieckiego, Krzysztofa Ślebziaka, Bronisława Sitka i Andrzeja Sokali na sędziów Trybunału Konstytucyjnego stał się nieważny. Sejm przegłosował stosowne uchwały. Za głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz 15, przeciw byli politycy PSL i Nowoczesnej. Posłowie PO z wyjątkiem jednego opuścili salę w ramach protestu. Głosowanie poprzedziła jednak burzliwa dyskusja. Chcemy przywrócić konstytucyjny ład, podkreślał poseł Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Liczono się bowiem z tym, że sondaże w sposób nieuchronny wskazują na to, że Platforma utraci władzę. Ale chodziło o to, żeby opanować jeszcze ostatnią flankę, upolitycznić do spodu Trybunał Konstytucyjny i mieć tą nadzieję, że tak upolityczniony Trybunał Konstytucyjny zablokuje wszystkie istotne reformy Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie PO jak mantrę powtarzali, że PiS dokonuje skoku na demokrację. Pod osłoną listopadowej nocy uchwalamy bardzo złe przepisy. PiS w głosowaniu mógł liczyć na wsparcie posłów Kukiz 15. Prawo jest ważną rzeczą, ale prawo to nie świętość. Przecież Pani pytała o przyzwoitość. Nad prawem jest dobro narodu. Jeżeli prawo to dobro zaburza, to nie wolno nam uważać to za coś, czego nie możemy naruszyć, czego nie możemy zmienić. Prawo jest, to mówię, bo prawo ma służyć nam. Prawo, które nie służy narodowi, to jest bezprawie. W czasie debaty nad uchwałami pojawił się na sali obrad prezes Trybunału Konstytucyjnego, który prowadził konsultacje z politykami PO, Nowoczesnej i PSL. Oburzyło to parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Podczas debaty wielokrotnie zarzucano zwłaszcza prezesowi Andrzejowi Rzeplińskiemu brak apolityczności. Przypominano też, że był wraz z 2 kolegami autorem projektu ustawy o Trybunale. To na jej podstawie wybrano w październiku 5 zamiast 3 sędziów. Kiedy padły te zarzuty, prezes wyszedł z sali. No właśnie, Szanowni Państwo, kto i kiedy dokonał zamachu stanu na Trybunał Konstytucyjny? Ja zacznę może od tego, że nie wiem jak Państwo przed telewizorami. Ja nie czuję się, jakbym żył w państwie totalitarnym i nikt naszej demokracji nie blokuje. Natomiast trzeba powiedzieć już zupełnie poważnie, że to nie wybrani już niedługo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą po to, aby przytakiwać władzy. Natomiast ci, którzy zostali wcześniej wybrani przez Platformę Obywatelską, to byli sędziowie, którzy mieli psuć prawo ustanawiane przez, czy też blokować prawo ustanawiane przez parlament tej kadencji. A pan profesor Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, nawet nie jest apolityczny. On jest po prostu politykiem Platformy Obywatelskiej. Ja się oczywiście zgadzam z tym stwierdzeniem, że trudno mówić, to nas niepoważne, że mamy do czynienia z jakimś tam zamachem stanu, czy pod tutaj ciosami PiS-u pada demokracja. Tak oczywiście powiedzieć nie można. Natomiast niewątpliwie cała ta burza polityczna, wojna polityczna o Trybunał Konstytucyjny bardzo obniżyła rangę tej instytucji.
I materiale usłyszeliśmy, że oczywiście Trybunał Konstytucyjny jest instytucją polityczną, tak jak polityczny jest Sejm, bo jest wybierany, sędziowie przecież są wybierani, nominowani przez konkretnych polityków, więc też nie czarujmy się, że jest to instytucja, która stoi całkowicie poza tym systemem politycznym. Natomiast no zaszły takie, tak daleko idące zmiany i mamy taki mętlik prawny w tej chwili, chociażby z przyjęciem tych 5 uchwał, które do końca, to są tylko uchwały, to jak było z uchwałą w sprawie stanu wojennego, która jakby nie rodzi za sobą żadnych konsekwencji prawnych, tak? Więc teraz jest naprawdę autentyczne pytanie i stąd jest, mam wrażenie, taka jakby pewna powściągliwość Kancelarii Prezydenta, który czeka na opinię prawników, co dalej z tymi sędziami zrobić, no bo ja sobie nie wyobrażam, że da się wygasić, prawda, ich mandat mocą uchwały. Tak, ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, te osoby, które zostały wybrane w poprzedniej kadencji, nie są jeszcze sędziami, bo nawet ustawa mówi, że osoba, tak to tłumaczą posłowie, wybrana osoba składa przysięgę przed prezydentem. Natomiast powołując się na inne ustawy, chociażby o Najwyższej Izbie Kontroli, mówią, że wybrany prezes Najwyższej Izby Kontroli składa przysięgę przed prezydentem. Natomiast dlatego twierdzą, że do momentu zaprzysiężenia te osoby nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, stają się tymi sędziami dopiero po zaprzysiężeniu. Proste pytanie, gdyby nie byli sędziami, no to raczej, że uchwały są niepotrzebne, tak? Które zostały przyjęte przez Sejm. To nie jest do końca taka oczywista konstrukcja prawna. Ja, gdyby to było tak oczywiste, to nie mielibyśmy dzisiaj głosu pana prezydenckiego ministra, pana Andrzeja Dery, który powiedział, że ta sprawa jest poważna, że są zamówione analizy prawne i trzeba ją teraz w jakiś sposób rozwikłać. Oczywiście. No to się na tym głowią tęgie umysły prawnicze, więc rzeczywiście ta zagadka jest bardzo trudna. Oczywiście, panie redaktorze, PiS ma rację w tym segmencie argumentacji, kiedy mówi, że to jakby Platforma rozpoczęła, chciała utrzymać ten ostatni swój bastion, jakim miał być w jej mniemaniu Trybunał Konstytucyjny po przejęciu władzy, powiadomie, bo była przygotowana na przegraną, więc miał być to być oczywiście jej ostatni bastion. I w pewnym sensie Platforma padła też ofiarą własnej retoryki i własnego sposobu uprawiania polityki, a mianowicie polegającego na tym, że mamy większość, możemy wszystko, co nam zrobicie. Ja pamiętam sama taką argumentację podnoszoną przez posłów Platformy. Trzeba było wygrać wybory, to byście wtedy decydowali. To jest cytat ze Stefana Niesiłowskiego, on to wielokrotnie to mówił. A pani wspomniała, pani redaktor, o tym, że obniżona została ranga Trybunału Konstytucyjnego. Ale czy do tego nie przyczynili się sami sędziowie, pan przewodniczący i dwóch sędziów, którzy zdecydowali się na napisanie ustawy o Trybunale? Czy w państwie, w którym jest kilkanaście wydziałów prawa, kiedy rzeczywiście jest wielu prawników, nie znalazłyby się osoby, które byłyby w stanie przygotować taką ustawę o Trybunale? Czy musieli to pisać właśnie sędziowie? Nie, no z pewnością znalazłoby się co najmniej kilka zespołów eksperckich spoza Trybunału Konstytucyjnego, które pewnie by taką ustawę lepiej napisały i zresztą pozwoliłoby to na uniknięcie zarzutów o stronniczość partyjną, bo to nawet nie można mówić tyle o polityczności, co o pewnej stronniczości partyjnej. Natomiast jeżeli dzisiaj są podnoszone jeszcze jeden aspekt tej sprawy, jeżeli dzisiaj słyszę argumenty ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, że Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę jest dla ludzi. Taką słyszałam argumentację z ust pani Pitery, że to jest tak ważna instytucja dla ludzi, ona stoi na straży prawa obywateli, ludzi, tak? Więc ja pytam, a nie państwa jako instytucji, tak? Więc jakby tutaj taką opozycję pokazują, że interes ludzi, nie interes państwa. Więc ja mam proste pytanie w takim razie do tych osób, które tym argumentem szarmują, ten argument podnoszą.
I to dlaczego Trybunał Konstytucyjny osądzał na rzecz państwa w takich sprawach jak opłata chociażby za studia wieczorowe, OFE. Jak OFE, prawda, nie, już o OFE to w ogóle nie wspominam, czy na przykład ostatni wyrok w sprawie mandatów z fotora Dali. Ale to, co pani Pitera mówi, to jest zabieg socjotechniczny, bo przy okazji tego zamieszania wokół Trybunału jakby Platforma pewnie chce wywołać pewien niepokój społeczny, a ludzie się tym nie interesują. Zauważyć, że rzeczywiście oni operują. Dlatego chcą mówić ludziom, że to jest ważne dla ludzi. Tylko takim językiem propagandy politycznej, bo rzeczywiście na płaszczyźnie merytorycznej te decyzje z końca kadencji Platformy Obywatelskiej są i PSL-u są nie do obrony. No oczywiście. Są nie do obrony. I pytanie, ci wszyscy obrońcy demokracji, którzy teraz tak krzyczą, gdzie oni byli wtedy? To tylko jest pytanie o to, czy nie można było, powiedzmy, tego zrobić w inny sposób, tak? Czy na przykład konieczny był nocny tryb procedowania, czy to było rzeczywiście potrzebne, czy ta manifestacja taka, to była w pewnym sensie manifestacja siły PiSu, tak? Ja też to w ten sposób odbieram. Ale też tutaj trzeba brać pod uwagę ten czynnik czasu, tak? Bo jednak rzeczywiście są te terminy, jest 3 grudnia jest rozprawa w Trybunale, 2 grudnia mają być ci sędziowie wybierani, więc no to tempo jest rzeczywiście zawrotne. Szanowni Państwo, no temat jest właściwie tematem rzeki. To jeszcze chciałam dodać, że presja jest tak silna, że wychodzi poza mury Sejmu i z tego co wiem, pani Krystyna Pawłowicz z PiSu po zakończonych obradach, kiedy wyszła na zewnątrz Sejmu i czekała na taksówkę, zbliżyła się do niej grupa, chodzi o napaść, zbliżyła się do niej grupa młodych ludzi z polską flagą, ubliżając jej, tą flagą wywijając nad jej głową i próbując ją zastraszyć. Nie wierzę w to, żeby w nocy, ni stąd, ni zowąd, sami z siebie, młodzi ludzie pojawili się nagle przed Sejmem. Jest to próba zastraszania, więc presja jest tak silna, że to jest walka na śmierć i życie, można powiedzieć. Zresztą nie tylko w tej dziedzinie. Szanowni Państwo, no właśnie, a propos bezpieczeństwa, skoro już pani redaktor ten temat poniekąd wywołała, w służbach kolejne zmiany. W tym tygodniu podał się do dymisji szef CBA, pan Paweł Wojtunik. No i teraz jest pytanie, co wpłynęło na decyzję Pawła Wojtunika, że złożył na ręce premier Beaty Szydło prośbę o dymisję. Paweł Wojtunik złożył dymisję na ręce Beaty Szydło. Premier zwróciła się następnie do Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych o zaopiniowanie wniosku o odwołanie szefa CBA. Zaopiniowaliśmy pozytywnie wniosek pani premier w sprawie odwołania z szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pana ministra Pawła Wojtunika. Paweł Wojtunik przyznaje, że powodem jego decyzji o odejściu z urzędu jest sprawdzanie przez ABW jego certyfikatu dostępu do informacji tajnych. Dalsze tkwienie moje na stanowisku bez dostępu do informacji niejawnych, które stanowi 99% materiałów, jakie są w CBA, było po prostu farsą. Złożenie dymisji przez Pawła Wojtunika było zdaniem Grzegorza Schetyny wymuszone. Podjęcie rozmowy czy debaty publicznej na temat jego certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych sugerowało bardzo wyraźnie, że nie jest osobą pożądaną jako szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ale przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych Marek Opioła zwraca uwagę na jeden szczegół, dość ważny. Jest to dopiero procedura wszczęta, w związku z tym nie przesądzajmy o tym, jak ta procedura się zakończy. To, co mogło wzbudzić wątpliwości nowego szefa ABW w sprawie certyfikatu Pawła Wojtunika, to jego rozmowa z byłą wicepremier Elżbietą Bieńkowską, nagrana w restauracji Sowa i Przyjaciele. Formalnie Paweł Wojtunik nadal jest szefem CBA. Wniosek premier o jego odwołanie musi jeszcze zaopiniować Kolegium Służb Specjalnych, a także prezydent, przypomina minister Mariusz Kamiński. Jak tylko zostanie odwołany obecny szef CBA, podkreślam, że procedurę kończy opinia pana prezydenta. Jak pan prezydent wróci z zagranicy, gdzie w tej chwili przebywa, taka opinia zostanie poproszona o wyrażenie opinii. Jeśli ta opinia będzie udzielana, wówczas nastąpi już formalna decyzja o odwołaniu
szefa CBA i powołanie nowego. Na tym nie koniec zmian w służbach specjalnych. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek premier o odwołanie wiceszefów Agencji Wywiadu i ABW. Stanowisko zachował dotychczasowy wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pułkownik Jacek Gawryszewski, odpowiedzialny za zwalczanie terroryzmu. No właśnie, co Państwa zdaniem było powodem, faktycznym powodem dymisji Pawła Wojtunika? No to była oczywiście tylko kwestia czasu, panie redaktorze. On prędzej czy później tak zostałby odwołany. Zostali odwołani wszyscy szefowie służb. On się utrzymał najdłużej, podał się do dymisji najpóźniej. Więc z pewnością jakby chcąc uniknąć, lepiej podać się samemu do dymisji, niż zostać zdymisjonowanym, prawda, w jakiejś tam jeszcze świetle kamer. Więc generalnie z pewnością chciał tego uniknąć. To, że został mu cofnięty, czy jakby wszczęto procedurę weryfikacji jego dostępu do informacji niejawnych, było też oczywiste po tym, jak został nagrany przez dwóch kelnerów, no więc szef tego rodzaju służby odpowiedzialnej również za jakiś tam segment bezpieczeństwa państwa nie powinien być osobą, którą można w jakikolwiek sposób inwigilować i nagrywać, więc został skompromitował się, pozwalając się nagrać w tej restauracji. On nie tylko został nagrany, ale też sam dużo powiedział. Tak, dokładnie, za dużo. Więc gdy słyszymy te argumenty, że nie powinno się tyle dziać wokół służb specjalnych, że tu trzeba dyskretniej, ciszej, no to się samo nasuwa pytanie, dlaczego na przykład pan Wojtunik tak w restauracji chętnie różne rzeczy opowiada. Natomiast też nie ulega wątpliwości, że te służby specjalne, które zachowałyby element taki puzzle, można nawet powiedzieć, z innej układanki, nie działałyby jakby właściwie w tej całej układance, która się nazywa tym nowym rządem. Jest konieczny audyt służb, bo wielu ekspertów właśnie podkreśla, że każdy nowy szef, który wchodzi do swojej jednostki organizacyjnej, jak to się nazywa, powinien sprawdzić, co, w jakim stanie te służby są. Panie redaktorze, to jest pytanie o definicję audytu służb. To jest generalnie bardzo delikatna materia. I ja jednak nie chciałabym, jako obywatel Polski, żeby audyt służb odbywał się w trakcie wymiany ciosów między jednym ugrupowaniem a drugim i to na dodatek jeszcze gdzieś w studiach telewizyjnych. Oczywiście rozumiem potrzebę nowego rządu, że chce sprawdzić, co się w tych służbach działo. Pytanie oczywiście o to, na ile będzie w stanie to skutecznie zrobić i skutecznie zweryfikować pewne informacje. Nie sądzę też, żeby te służby, czekając jakby na zmianę rządu i licząc się z pewnymi konsekwencjami, no, moim zdaniem było oczywiste, że ta ekipa zostanie wymieniona, wymieciona. Było tyle afer, tyle skandali, tyle pomyłek, w cudzysłowie oczywiście, chociażby pomyłka SKW, przy pomiarach w Smoleńsku, gdzie prokuratura wojskowa zwróciła do poprawki, do korekty ekspertyzę, więc jakby tutaj, czy jeżeli mówimy o ABW, to na przykład do dzisiaj nie ustalono, kto po katastrofie smoleńskiej rozpowszechniał fałszywe dokumenty agencji, sprawa została umorzona, więc jakby to pokazywało niemoc tych funkcjonariuszy lub niechęć do wyjaśnienia pewnej sprawy, więc z pewnością ten audyt, czy to sprawdzenie, czy ta weryfikacja, no ja sobie nie wyobrażam też, żeby nowi szefowie przychodząc do pracy na nowe miejsce nie wiedzieli, z kim pracują, na jakim gruncie, na jakich warunkach. Pani redaktor, jak służby będą teraz funkcjonowały pani zdaniem? Trudno powiedzieć, trudno przewidzieć, nie wiem. No, śledźmy rozwój wydarzeń. Każdy dzień przynosi coś innego, więc. Rzeczywiście trudno, tak. Obecna ekipa, znaczy była ekipa, która niedawno odeszła, no, miała jednak kilka takich spraw, za które. No, były to spektakularne klęski. Powinno się wstydzić, tak. No, szczytem jest afera taśmowa. Było to też oczywiście krycie
niektórych afer politycznych. No i słynne wejście, ABW do antykomora, prawda? Kiedy do chłopaka, studenta ABW weszło o 6 rano, a chłopaka, który miał prowadził satyryczną stronę poświęconą ówczesnemu prezydentowi, więc to było rzeczywiście kompromitujące. To medialnie było bardzo nośne, oczywiście na pewno ludzi wzburzyło, ale na tle tego, co w ogóle, czego byliśmy świadkiem w przypadku funkcjonowania służb, to był to tylko drobny element. Tak jak mówię, naprawdę afera podsłuchowa, fakt, że nagrano najważniejsze osoby w państwie, premiera, ministrów. No jeszcze nie wiemy, czy nie był nagrany właśnie premier w willi. Dokładnie, nie wiemy tak naprawdę, czy wiemy wszystko, tak? W ten sposób powiem. Więc służby, które pozwoliły doprowadzić do takiej sytuacji, w której nagrano i najważniejsze osoby w państwie, które to państwo niestety skompromitowały, no nie zasługują na to, żeby przedłużyć. Ale może po tym, jak odejdzie Paweł Wojtunik, to chwilę oddechu będzie miał Jan Bury. Bo przecież przez ostatni czas mówiło się, że te wszystkie sprawy, które i przesłuchania, i przeszukania, i zatrzymanie w ostatnim czasie pana posła Burego, to była osobista zemsta Pawła Wojtunika. No teraz już nie będzie komu się mścić na panu pośle. Na miejscu pana posła Burego to raczej nie byłabym spokojna, bo prokuratura zapowiedziała złożenie, prawda, odwołania od decyzji o zwolnieniu z aresztu. Więc myślę, że zarzuty są dosyć poważne i nie sądzę, żeby to była prywatna wendeta Wojtunika. Szanowni Państwo, przejdźmy do kolejnego tematu ważnego w tym tygodniu. W sobotę w Teatrze Polskim we Wrocławiu odbyła się premiera spektaklu Śmierci dziewczyna. Spektaklu, który w szokujący sposób był zapowiedziany przez dyrekcję teatru. Przedstawienie to znów wywołało dyskusję o tym, czy wszystko, co dzieje się na deskach teatru, jest sztuką i czy to, co określa się sztuką, nie jest tak naprawdę promowaniem ideologii. Autorką pornograficznego widowiska jest austriacka feministka, która przez 17 lat należała do komunistycznej partii Austrii. W Polsce spektakl wyreżyserowała Ewelina Marciniak. Sprawa nabrała rozgłosu, gdy Facebook zablokował opublikowany przez Teatr Polski pornograficzny plakat. Tam w tym przedstawieniu są zaprojektowani muzycy. Będą też niepełnoletni, nawet jakiś 9-letni chłopiec. No to już wydaje mi się, że ta kwestia podlega chyba pod kwestie już prawne. Tą sprawą z urzędu powinien się zająć prokurator. W Polsce przedstawianie treści pornograficznych publicznie jest karane, ale dyrektor Teatru Polskiego Krzysztof Mieszkowski twierdzi, że w widowisku nie ma pornografii, bo cała otaczająca nas rzeczywistość jest pornograficzna. Naczelnym motywem widowiska Śmierć i dziewczyna jest perwersyjna seksualność, ból, tortur i cierpienie. Scenariusz przewiduje współżycie aktorów porno w obecności 9-letniego dziecka, uczestnika pseudospektaklu. Wystawiana w Teatrze Polskim pseudosztuka finansowana jest z publicznych pieniędzy. Żądania wstrzymania dotacji wystosowano już do prezydenta Wrocławia, marszałka województwa dolnośląskiego, a także do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. My nie protestujemy przeciwko poszukiwaniom twórczym, nawet szokującym często, ale protestujemy przeciwko twardej pornografii. Za pieniądze publiczne w Narodowym Teatrze tego typu rzeczy nie powinny być realizowane. Protestują również znani artyści. Teatr na pewno nie jest miejscem na zaspokajanie właśnie takich jakichś chorych namiętności. Wydaje mi się, że to jest powód, dla którego właśnie nowo mianowany minister powinien zareagować. Pani redaktor, pani jest ekspertem w zakresie teatru. Czy w teatrze już wszystkie granice, jakie tylko są możliwe, przekroczono? Myślę, że nie, ponieważ wyobraźnia reżyserów, a zwłaszcza chora wyobraźnia, nie ma granic, ale to nie tylko to. Ten spektakl, ta cała afera wokół tego spektaklu, całą tą aferę wokół tego spektaklu należy zobaczyć trochę szerzej, w szerszym kontekście, bo tu jest kilka problemów. To nie jest przypadek, że to jest właśnie taki spektakl i we Wrocławiu. I nie jest przypadkiem, że takie ekscesy tam się dzieją. Otóż należy pamiętać, że znajdujemy się dzisiaj, to jest czas trwania rewolucji aksjologicznej.
Następuje burzenie wszelkich wartości, następuje przede wszystkim burzenie systemu wartości opartego o dekalog. I zburzenie tych wartości, zburzenie jak niejako no, dekalogu w, takim, w takiej świadomości społecznej powoduje, że tworzy się pustka. Ta pustka jest zaprogramowana i w tę pustkę wchodzą ideologie no, o proweniencji oczywiście lewackiej, lewacko-liberalnej, no, nowa lewica. I nowa lewica, która przygotowuje w ten sposób, przygotowała w ten sposób miejsce dla gender. Gender jest w tej chwili najsilniejszą ideologią i najbardziej niebezpieczną. Gender jest w tej chwili już właściwie w każdym teatrze. Przejawia się w różny sposób. Zanegowanie, wyrzucenie, przepraszam za słowo, wyrzucenie z przestrzeni publicznej i ze świadomości publicznej Pana Boga, to znaczy wartości, które kojarzą się, prawda, to jest wyrzucenie piękna, dobra i prawdy. Czyli trzech wartości, które niosą sztukę, które ją konstytuują. My dzisiaj już tego nie znajdujemy w teatrze i nie tylko w teatrze, w szeroko pojętej kulturze. Dzisiaj te miejsca zajęły estetyka brzydoty. Kiedy przychodzimy do teatru, najczęściej nie ma żadnej scenografii, tylko jest pusta scena z odrapanymi ścianami, z odsłoniętymi kulisami, jakaś maszyneria, jakieś linki, podwieszanie i tak dalej. To jest coś okropnego, szare, brzydkie i obrzydliwe. A na scenie najczęściej odbywa się, musi być scena koniecznie jakaś seksualna, musi być scena propagująca homoseksualizm i różne dewiacje. Natomiast jeśli chodzi o samą seksualność, to wiemy doskonale, że ten prąd, można tak powiedzieć, taki nurt seksualności jest celowo założony. To nie jest przypadek. Seksualność mamy i w sztuce dzisiaj, mamy w różnych dziedzinach naszego życia, mamy w nauce, mamy nawet dzieci w przedszkolu już podlegają nauce jak gdyby no, wprowadzeniu w seksualność. To tutaj cel jest, bo jest, chodzi o to, jaki jest cel tego wszystkiego. Drogi bywają różne, ale jaki jest cel? A cel jest taki, żeby uzależnić człowieka, tak jak się uzależnia od narkotyków, od alkoholu, uzależnić od seksu. Uzależniony człowiek, który nie ma oparcia w Bogu, no bo powiedzmy, że Boga już wyeliminowano z przestrzeni publicznej, wyeliminowano ze sztuki. Jeśli nie ma żadnego oparcia, nie ma stałej wartości, na której może się oprzeć, jest bezwolny. Takim człowiekiem łatwo bardzo kierować. Chodzi o społeczeństwo, które będzie zainfekowane właśnie uzależnieniem. To jest bardzo niebezpieczne. Tak, ale czy to jest taki kierunek, taki trend, on jest bardzo wyraźny, ale czy to jest w tej chwili definicja teatru, czy na przykład to jest jedna z opcji, nie, to jest, która zdominowała właściwie teatr? Zdominowała teatr, ale to jest jak gdyby, to jest scenariusz, nie dzieje się to przypadkowo, to jest założony, zaprogramowany scenariusz, skrzętnie realizowany przez lata. Przez Panie redaktor, dlatego pytam, że wielu tych twórców, którzy tworzą te dzieła, prawda, artystów, reżyserów, dyrektorów teatrów, mówi, że to jest współczesny teatr. Ten teatr tak ma wyglądać, innego nie może być. Proszę Państwa, nowoczesność nie w tym się wyraża. A propos nowoczesność. Ten spektakl przyczynił się także do tego, że wyreklamował parę spraw i parę osób. Wyreklamował oczywiście dyrektora tego teatru, Krzysztofa Mieszkowskiego, który, przepraszam, pies z kulawą nogą by nie wiedział, gdyby nie ten spektakl. Wielu nawet ludzi ze środowiska artystycznego nie znało nazwiska pana Krzysztofa Mieszkowskiego, nie wiedziało, kto to jest. Oczywiście poza gronem no, dość takim zbliżonym ludzi teatru. Reklamę sobie zrobił też bardzo głośną pan Ryszard Petru, stojąc ramię w ramię, prawda, z Krzysztofem Mieszkowskim, broniąc, nie wiedziałam dotąd, że pan Ryszard Petru jest taki zafascynowany pornografią, no ale to już jest jego sprawa. Natomiast jeśli to wszystko dzieje się za nasze pieniądze, to ja się nie zgadzam, jestem podatnikiem, z moich pieniędzy nie życzę sobie, żeby tego typu spektakle były realizowane, żebym ja płaciła na taki spektakl. Jeśli dobijają się ci panowie, pan Krzysztof Mieszkowski i pan Ryszard Petru, dobijają się o wolność słowa, to ja również mam prawo do wolności słowa. Więc moja wolność słowa... Ryszard Petrów może kilku bankierów zebrać i zesponsorować Może zasponsorować, oczywiście, ale ja się nie zgadzam, jeszcze raz powtarzam i dlatego apeluję do pana wicepremiera, do pana Piotra Glińskiego, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, apeluję o jak najszybsze uzdrowienie teatru, które moim zdaniem powinno, i to w takim trybie pilnym, moim zdaniem powinno iść dwutorowo. Jeden tor to są natychmiastowe zmiany personalne, koniecznie.
bo to dyrektorzy teatrów odpowiadają za repertuar i za sposób realizacji tego repertuaru na scenie. A drugi to jest sprawa finansowania. Odjąć dotacje teatrom, które wbrew naszym potrzebom i wbrew naszym ustawom, bo to łączy się ze sobą, dokonują przedsięwzięć takich, które niszczą człowieka, niszczą jego morale, niszczą, degradują nasze sumienie. To niczemu nie służą. Pani redaktor już wywołała nazwisko profesora Glińskiego. Profesor Gliński wystosował pismo do marszałka województwa dolnośląskiego, który jest organem prowadzącym Teatr Polski we Wrocławiu. No i za to profesor został skrytykowany, że ingeruje w sztukę. To był błąd profesora, że taki list wystosował, pani redaktor? No chyba wyobrażam sobie, że minister kultury, że już istnieje taki resort, to właśnie od tego jest, żeby pilnować tego, co się dzieje w instytucjach, których mecenasem jest po prostu państwo, podatnik, czyli tak jak pani powiedziała, każdy z nas. Uważam, że była to decyzja jak najbardziej słuszna i broni się na każdej płaszczyźnie, w każdej mierze. Prowokacja w sztuce była, jest i będzie. I znamy ją od antyku. Tak, tak. Tylko, że mamy ją, jest na to także miejsce w Polsce. Nie jest miejscem na to Teatr Polski, opłacany z publicznych pieniędzy, absolutnie dyrektor do zwolnienia, absolutne zmiany tak w ogóle w całym systemie. Dziękuję Państwu za rozmowę, za dyskusję. Kultury. Kończymy nasz program, bo czas antenowy też już dobiegł końca. Dziękuję Państwu, naszymi gośćmi, tylko przypomnę dla porządku, w tym wydaniu programu Warto Zauważyć byli pani redaktor Katarzyna Orłowska-Popławska. Dziękuję pięknie. Dziękuję, szczęść Boże. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. I pan Filip Frąckowiak. Dziękuję. Szczęść Boże, dobranoc. Dziękuję Państwu za uwagę. Na Warto Zauważyć w mijającym tygodniu zapraszamy już w przyszły piątek. A teraz życzę dobrego wieczoru z Panem Bogiem.